Drodzy widzowie PCH24TV, właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stryklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o Państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie Bóg zapłać. Krystian Kratiuk, reżyser. Łukasz Karpiel, PCH24TV, program Prawy Prosty. Witam serdecznie, a jest ze mną pan Adam Brawata z Fundacji Pro Prawo do Życia. Witam serdecznie, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, to wszystko, co dzieje się na naszym kanale, to jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu, za które najserdeczniej dziękuję i proszę o dalsze wspieranie, bo bez tego to się nie uda. Polecam film Credo. Wszystko w opisie naszej rozmowy. Jak wesprzeć i się więcej dowiedzieć o tym projekcie. Panie Adamie, kiedy pan zostawał obrońcą życia, nie wiem, czy pan wtedy mógł przypuszczać, a może pan spodziewał się tego, że przyjdzie też taka okazja, że trzeba będzie bronić nie tylko życia nienarodzonych, małych Polaków i nie tylko, ale też swojego, bo tak naprawdę z taką sytuacją mieliśmy do czynienia pod szpitalem w Oleśnicy. Gdyby pan opowiedział jeszcze raz, do jakich, no co tu dużo mówić, bez jakiegoś nakręcania atmosfery, ale no dramatycznych wydarzeń mogło dojść i doszło de facto. Także od kilku lat prowadzimy takie akcje antyaborcyjne pod szpitalem w Oleśnicy, który jest zagłębiem aborcyjnym w Polsce z powodu zespołu, jaki tam się znajduje pod kierownictwem doktor Jagielskiej, którzy stworzyli sobie cały zespół, dobrali ludzi o podobnym, zdeprawowanym światopoglądzie. No i niestety prawie wszystkie zabójstwa w okresie prenatalnym odbywają się w tej placówce. No, aby temu przeciwdziałać, aby to powstrzymać, aby poruszyć sumienia ludzi, już od szeregu lat organizujemy w Oleśnicy akcje antyaborcyjne. No i o tej, o której pan wspomniał, to była akurat w formie przejazdu z przyczepą. Przyczepą, która ma na sobie umieszczony billboard antyaborcyjny. No i ja takich akcji kilka razy w miesiącu wykonuję. No i tydzień temu podobnie, czyli jeździłem, krążyłem wokół szpitala, jeździłem po mieście, no i tuż przy wejściu do szpitala wyszedł mężczyzna na środek ulicy. Musiałem się zatrzymać. On wtedy najpierw opluł szybę samochodu, a później z pięści uderzył w szybę. Szyba pękła, ale się nie rozleciała. No i ja zacząłem odjeżdżać z tamtego miejsca. W międzyczasie dzwoniłem na numer alarmowy 112. No ale ten mężczyzna znów podbiegł do przyczepy. Być może chciał zniszczyć plakat, który się nim znajduje. Zatem ja odjechałem. Jak odjechałem kawałek i się zatrzymałem na poboczu, bo no nie można jeździć z rozbitą szybą i czekałem na policję, no to ten mężczyzna podbiegał do auta. Widziałem, że ma coś w ręce. Jak podbiegał, no to ja odjeżdżałem. Dalej się zatrzymywałem. Patrzyłem, gdzie on jest, co on robi. On znów podbiegał, także ja znów odjechałem. No i czekałem na przyjazd policji, która w końcu się pojawiła i go dosyć szybko obezwładniła, powaliła na ziemię. Właśnie z tego powodu, że trzymał w ręce tasak. No jak się okazało, również był pod wpływem, dużym wpływem alkoholu, także no bieganie po mieście z tasakiem pod wpływem alkoholu, jeszcze
raczej no, no oczywiście jest w takim stanie, no i raczej też w takim stanie umysłu moralności zdeprawowanej, to się no, mogło źle się skończyć. Mhm. No ale właśnie tutaj ja mam takie pytanie, bo to przecież nie było to przypadkowy napad, no po prostu jakaś napad agresji pod wpływem alkoholu, czy jakichś innych sytuacji, tak, no kto się nawinie, to ma pecha, tylko myślę, że to było intencjonalne, nawet jestem przekonany, intencjonalne uderzenie w tą akcję, którą państwo prowadzicie, to jest jeden wątek, a drugi, no obecność tego narzędzia, no nie, wiele osób chyba nie chodzi z takim, no, było nie było tasakiem po mieście i krąży, więc czy możemy tu jest, nie wiem, domyślać się, że to było jakby umyślny atak na konkretnych ludzi, na konkretną rzeczywistość antyaborcyjną? Tak jak wspomniałem na początku, ja tam którąś pętlę robiłem wokół szpitala, także on prawdopodobnie już przygotował się ku temu, no i zaatakował. Co jeszcze go tak skłoniło do takiego działania? No być może też ta propaganda aborcyjna, która jest szerzona wokoło w telewizji, w mediach. No oczywiście przyczyn mogło być wiele. A czy pan wie dalsze losy, co się wydarzyło, jak pan powiedział, mówił pan, że policja obezwładniła tego napastnika i czy jeszcze jakieś informacje są, którymi moglibyśmy podzielić naszymi widzami? Co dalej w tej sprawie będzie? Znaczy, no ja złożyłem też zawiadomienie o zniszczeniu mienia. No i być może też będzie złożony wniosek o groźby karalne, tylko problem polega na tym, że jak dzieją się takie sytuacje, to człowiek zapomina, co takie stresowe sytuacje, to człowiek zapomina, co dana osoba krzyczała. A żeby udowodnić przed sądem, że on groził, no to trzeba podać jakiś konkretny cytat jego słów. Także kontaktowali się z nami prawnicy z Ordo Iuris i być może oni będą wiedzieli, jak poruszyć tą kwestię, żeby pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko za zniszczenie, wybicie szyby, tylko też za groźby karalne. No, czyli rozumiem, że sam fakt uderzenia w szybę i rozbicia jej, czy też wymachiwanie no, tasakiem, no, taką śmiercionością, to nie wystarczy, żeby uznać to, że to była groźba, że pan zagrożone życie pana było, zdrowiem co najmniej. Jeszcze trzeba powiedzieć, cóż osoba miała do powiedzenia. To brzmi i strasznie, i śmiesznie, no przepraszam. No jak ja reakcjonuję, co mi powiedzieli policjanci na miejscu, że będzie on wniosek o ukaranie za zniszczenie mienia, natomiast może gdyby chcieli, gdyby ma większa presja polityczna w tej kwestii, to jak najbardziej pewnie by się znalazł jakiś odpowiedni zarzut, by został sformułowany wobec niego, a niestety sytuacja w Polsce wygląda tak, że władza jest przeciwko dzieci poczętym, to tym samym nie możemy liczyć, że jakąś pomoc z tej strony. Także na razie ja czekam, co powiedzą prawnicy z Ordo Iuris, jak można jeszcze zainterweniować w tej kwestii. Jasna sprawa. Ale rozumiem, że pan nie znał tego napastnika, że to obcy dla pana człowiek zupełnie. Tak, obcy. A teraz, wie pan co, to jeszcze a propos pana jako obrońcy życia chciałbym się zapytać, bo tak jak mówię, no, takie historie pewnie tak, może tak mocne i tak dramatyczne, może nie są na codziennością, ale pan czy pana koledzy czy koleżanki z takimi aktami większej lub mniejszej agresji się spotykają, kiedy mówią państwo prawdę o aborcji, czy jeszcze jak wcześniej była akcja dotycząca prawdy o zagrożeniu ze strony pedofilii wobec dzieci. No tak, zdarzają się takie sytuacje, jak najbardziej. Ale z reguły na zgromadzeniach jest policja, która interweniuje i muszę przyznać, że przynajmniej we Wrocławiu to są kierowane wnioski o ukaranie wobec tych osób, które czy to opluły, czy uszkodziły megafon i dostają te osoby grzywny za zakłócenie zgromadzenia. No i również też miałeś taką sytuację w Jeleniej Górze, że mężczyzna uderzył
tutaj w twarz podczas różańca pod szpitalem. Nie również został schwytany, no i w sądzie przepraszał za swoje zachowanie. Także korzystamy tutaj z dostępnych możliwości wymiaru sprawiedliwości, aby poprzez tą karę doprowadzić do poprawy tych osób. Mhm. A jak pan tak prowadzi taką akcję, czy jakieś rozmowy z kolegami, to zastanawia się pan, skąd jest ta nienawiść taka wielka? Bo można się nie zgadzać, może mieć inne przekonania, natomiast tutaj mamy do czynienia z taką czystą nienawiścią. Ja pamiętam jedno zdanie tylko, kiedy były te czarne marsze w Krakowie, obserwowałem te czarne marsze i tam była taka grupka obrońców życia, która stała w jednym punkcie miasta Krakowa. No i kiedy się obrońcy ich mijali, kiedy obrońcy byli mijani przez tą grupę tych czarnego marszu, to wobec do tych obrońców była kierowana nie tylko słowna, ale można powiedzieć taka energia, jeżeli może to jest złe słowo, ale tak zła i takie przekonanie o tym, miałem wrażenie, że gdyby nie policja, to tak naprawdę to by tam doszło do rękoczynów, że no tutaj aż ciarki na plecach się pojawiają, no i jak tu nie mówić o jakichś no niemalże diabelskich inspiracjach. No i skąd pana zdaniem jest taka nienawiść do obrońców, a tym samym do no, tych małych dzieci, którym się nie pozwala albo nie chce się dać narodzić? No, mi się wydaje, że skoro przyzwala się i popiera się zabijanie dzieci w okresie prenatalnym, no to chyba z tego mi się wydaje, że wypływa też nienawiść do osób, które chcą chronić tych dzieci, no bo już wszelka granica została przekroczona. No, te osoby są za zabijaniem, to już mniejsza różnica, czy te hasła głoszą do dzieci nienarodzonych, czy już do tych, którzy bronią tych dzieci. No mi się wydaje, że raczej też styl życia, jakie te osoby prowadzą, jaką muzykę słuchają, która również wprowadza ich w różne takie stany. No i generalnie widać też, że te osoby w jaki sposób się ubierają, że są pogrążone w tej kulturze śmierci. No i to jest takie zachowanie chyba konsekwencją ich stylu życia. No, raczej ktoś, kto się zajmuje takim osobą, może mógłby więcej coś na ten temat powiedzieć. Ale myślę, że to bardzo cenne, co pan powiedział i bardzo trafne, że jeżeli ktoś no, dopuszcza albo popiera zabijanie nienarodzonych, bezbronnych dzieci, to no, można niestety podejrzewać, że też i problemów z taką nienawiścią i z taką bardzo, bardzo agresywną nie będzie miał również wobec ludzi dorosłych i tych, którzy stają w obronie. To jest oczywiście konsekwencja. Natomiast jeszcze chciałbym zadać pytanie do pana, takie trochę bardziej osobiste. Czy mógł pan się podzielić właściwie z naszymi widzami, dlaczego pan i w jakich okolicznościach, jak to wyglądało, został pan obrońcą życia i jeszcze związanym z Fundacją Pro Prawo do Życia? No to 10 lat temu w czasie studiów udałem się na kurs ProLife do Wrocławia, gdzie był pan Mariusz Dzierżawski. No i podczas tego szkolenia zostało przytoczone szereg argumentów, w jaki sposób działać w obronie dzieci, dlaczego ta forma używania zdjęć jest skuteczna. Tam były przywoływane różne kampanie społeczne, które odniosły skutek. Kampania odnośnie wojny w Wietnamie, czy antyrasizmowi, czy antysemityzmowi, które wszystkie one opiewały we wstrząsające, drastyczne zdjęcia oraz skupiały się na ofiarach. No i skoro to się powiodło w tych przypadkach, dlaczego też nie spróbować w przypadku aborcji? No i widać jednak, że dzięki tym plakatom, gdzie bardzo szybko możemy dotrzeć do zdolności poznawczych człowieka. Człowiek widzi na plakacie, że to nie jest zlepek komórek, tylko jest to dziecko i to dziecko jest zabite. To przekonuję ludzi, że aborcja to nie jest jakiś tam zabieg, tak jak mówią w mediach głównego nurtu, że jest to przerwanie ciąży, czy terminacja ciąży, ale że jest to prawie zabicie dziecka. No i dzięki tej retoryce w Polsce udaje się powstrzymywać tą cywilizację śmierci. Widać, że w innych kwestiach moralnych
jest... Polacy się staczają w przypadku chociażby życia w związkach niesakramentalnych, prawda, no to jest co roku coraz gorzej, a w przypadku aborcji, w przypadku stosunku do dzieci nienarodzonych jednak my nie pogrążyliśmy się tak jak zachodnia Europa, tylko widać po działaniach chociażby rządu Donalda Tuska, że im jest bardzo ciężko wprowadzić w Polsce aborcję na życzenie. Jeszcze chciałem dodać jedną myśl, mi się przypomniała, jak ustawiałem wystawę na Książu Wielkim we Wrocławiu kiedyś, albo wystawę przy parafii, to ksiądz powiedział, że jedyną i taką zdrową reakcją normalnego, powtarzam, normalnego człowieka na te plakaty, jak je zobaczy, to powinien być żal tych dzieci. Żal tych zabitych dzieci. Zatem no, każda jakaś forma no, agresji czy ataku pokazuje, że gdzieś jest problem w danym człowieku, gdzie się pogubił na swojej drodze życiowej. A taki zdrowy człowiek moralnie dobrze usposobiony właśnie powinien wykazywać się takim współczuciem dla tych dzieci, którym ta krzywda się dzieje. Mhm. A jeszcze takie pytanie już na koniec, bo pewnie wielu naszych widzów, albo przynajmniej część zadaje sobie, no jest pan, wrócę do tej sytuacji w Oleśnicy pod szpitalem, jest pan w tym samochodzie zamknięty, tam ktoś chce rozwalić szybę, potem widzi pan, że goni z tasakiem agresywny jeden czy drugi osobnik. Czy jest pan w stanie przypomnieć sobie, co pan sobie wtedy może myślał, czy była szansa na jakąś refleksję, bo to element tutaj takiego jakiegoś niepokoju, czy nawet strachu jest dość naturalny. Znaczy już wcześniej mieliśmy różne sytuacje z atakami, no i też nie na mnie, ale na kolegę Jana Bieniasa, który jeździ w furgonetce, no i ja doszedłem do wniosku też właśnie po konsultacji z panem Mariuszem Dzierżackim, że najlepiej no, siedzieć w aucie, się nie narażać się i kontrolować sytuację, co się dzieje wokoło. Także no, było już trochę takich akcji, takich różnych ataków, także no, nie chcę się chwalić, ale raczej byłem spokojny w tym wszystkim, no, czekałem na policję, wiedziałem, gdzie jest napastnik, znałem jego, już miałem dość czasu na odjechanie, także raczej było wszystko pod kontrolą, ale no nigdy nie wiadomo, otóż to, co się może zdarzyć. Otóż to. Ja sobie, tutaj taka refleksja kończąca powoli, wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby ktoś, czego oczywiście nie namawiam, ani też nie życzę, ten typ agresji wystosował, nie wiem, w stosunku do promotorów tęczowej agendy, czy do promotorów zabijania. Gdyby ta sytuacja się odwróciła, ja wiem, że obrońcy życia są wspaniałymi ludźmi i tak nie robią, to jest oczywiście, ale wyobrażam sobie, co by się wydarzyło, że wszystkie media lewicowe, liberalne, no pijałyby, że po prostu jest jakaś straszna sytuacja, a wtedy, kiedy jest atakowany obrońca życia, nikt nie przeprasza, nikt się nie kaja, nie pije tu do innych sytuacji. No to jest jakoś smutne i dojmujące, ale jak przypuszczam, nie odbiera to entuzjazmu i odwagi panu i państwu. No nie, no sytuacja jest jaka jest. No i no próbujemy to odmienić w Polsce. No nie wiem, czy za naszego życia będzie taka normalność, że prawo polskie będzie chroniło dzieci przed narodzeniem, ale no do tego dążymy. Także no jeżeli mamy dobrą metodę, mamy tutaj zaplecze właśnie w postaci organizacji Fundacji Pro Prawo do Życia i innych zaprzyjaźnionych osób i tak jak mówiłem, mamy dobrą metodę działania, no to teraz wszystko, czy wygramy, zależy od tego, czy wytrwamy w tym wszystkim, czy się pod wpływem strachu, czy sytuacji zewnętrznych załamiemy. No, póki co
Walka trwa, tak można powiedzieć. Jasna sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś przypomniałem się takie opowiadanie, gdzieś czytałem, kiedy tam świat za ileś tam set czy ileś lat przeprasza za aborcję, przeprasza za tą straszną hekatombę, jaką urządził dzieciom nienarodzonym. To było takie opowiadanie, trochę science fiction. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo rzeczywiście zbrodnia to przerażająca. Raz jeszcze bardzo dziękuję, że pan znalazł czas na rozmowę i gratulujemy odwagi i działalności. A jeszcze ostatnie zdanie, bo są pewnie nasi widzowie, którzy tak się może zastanawiają, czy się zaangażować w obronę życia, czy pozostać dalej tam, gdzie się jest. Czy mógłby pan ich jakoś zmotywować i zachęcić do tego, żeby się zaangażowali, choćby w ramach Fundacji Pro Prawo do Życia? No, nienarodzone dzieci same bronić się nie mogą. Polegają tylko na opiece dorosłych. A jeżeli dorośli dokonują zamachu na ich życie, no to muszą się znaleźć i tacy dorośli, którzy będą je bronili. No bo jeżeli nie dorośli, jeśli nie my, to kto? Pięknie powiedziane, panie Adamie. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Adam Brawata z Fundacji Pro Prawo do Życia, który, co tu dużo mówić, został brutalnie zaatakowany tylko za to, że broni życia, broni nienarodzonych, a te dzieci, jak powiedział nasz rozmówca, same się nie obronią, czekają też na naszą pomoc. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to był program Prawy Prosty, który powstaje, jak i wszystko to, co się dzieje na naszym kanale, na naszym portalu, tylko dzięki państwa wsparciu, za które dziękuję. A ja nazywam się Łukasz Karpiel, kłaniam się i do zobaczenia.